wierzbno niedaleko przytocznej. W dawnym parku dworskim, dwór zresztą stoi po dziś dzień i całkiem nieźle się prezentuje, znaleźć można ten niezwykły pomnik historii. To granitowy, oryginalny, główny słup graniczny, które stały kiedyś w niezwykle wyjątkowych punktach dawnej granicy polsko-niemieckiej w dwudziestoleciu międzywojennym. Dlatego też na dwóch stronach tego słupa granicznego znaleźć można napis Versailles, to jest miejsce, gdzie podpisano traktat graniczny, oraz datę 28 czerwca 1919 roku, czyli datę podpisania owego traktatu. Także nie jest to zaraz po zakończeniu I wojny światowej i niepodległości, ustanowieniu niepodległości Polski, tylko dopiero po zwycięskim powstaniu wielkopolskim. Z dwóch pozostałych stron tego słupa granicznego znaleźć można wciąż jeszcze dobrze widoczne literki. Tu mamy literkę P oznaczającą Polskę, z drugiej strony literka D, Deutschland, oznaczające Niemcy. Natomiast w górnej części tego słupa zobaczyć można dokładny przebieg granic dochodzących do tego miejsca, gdzie słup ów stał. A nie stał w tym miejscu, został tutaj później przeniesiony, stał kilka kilometrów stąd, w miejscu, gdzie istniało jedno ze znaczących przejść granicznych pomiędzy Polską i Niemcami w dwudziestoleciu międzywojennym. Kopia, replika tego słupa granicznego była już tematem mojego filmu. Stoi na dawnym przejściu granicznym pomiędzy Pszczewem i Silną. No ale przecież to jest już zupełnie inna historia.